Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj dzień dziewiąty, dzień czerwca. Jest dzisiaj dzień księgowego, Dzień Kaczora Donalda, ale co najfajniejsze, dzisiaj jest dzień Agugaga. Nie wiem, czy wiecie, co to jest dzień Agugaga. Otóż chodzi o to, że to są pierwsze słowa, które mówi większość dzieci, czyli takie gaga, I dzisiaj jest dzień Agugaga, czyli dzień dzieci mówiących cokolwiek. No właśnie, bardzo piękne święto. Zamierzam je dzisiaj świętować, Agugaga. Lecimy z tym odcinkiem. Zapraszam. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, dzisiaj będzie odcinek ciekawostkowy, chociaż taki może nie jak już bardzo spektakularnie ciekawostkowy, ale będzie to tak zwany odcinek ostrzeżeniowy, czyli odcinek zwracający waszą uwagę na pewne niecne plany różnych osobników. A będzie to na przykładzie wiewiórek. Koniecznie usłyszałem, że wiewiórka Wam się kojarzy bardzo sympatycznie. Mnie się na przykład kojarzy bardzo sympatycznie. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, ja mam jakąś taką tendencję, w sensie takie szczęście. Taką mam naturę, że jak gdzieś to zawsze kręcę, to zawsze gdzieś leci wiewiórka. Nie? I często w moich vlogach jest tak, że idę, idę, o! Wiewiórka! I nagle jest wiewiórka. Wiewiórki są urocze, Mają takie te fajne futerki, te ogonek, taki strasznie super, te orzeszki tam sobie yy, noszą. Często zapominają, bo są takie zapominalskie, nie te orzeszki. Zakopią gdzieś tam ziemię, potem z tego drzewa wyrośnie. Takie się wydają sympatyczne. Nic bardziej mylnego. Nie wiem, czy wiecie, że ulubionym pokarmem wiewiórek są pisklęta. Jak wiewiórki, słuchajcie, napadną gniazdo ptasie i jeżeli w tym gnieździe, nie daj Boże, są pisklęta, ręka, noga, mózg na ścianie, rzeźnia masakra wykańczalnia ludzi, albo raczej piskląt, one je po prostu jedzą, rozrywają, nie ma dla wiewiórki nic lepszego niż zeżarcie pisklaka. Czy jecie w ogóle? Jak to sobie przeczytałem, bo nie wiedziałem, że tak jest, to jakoś mi w ogóle całkowicie odeszła ta taka sympatia do wiewiórek. Jak wy tak możecie robić okropne wiewióry, żeby te takie pisklaczki po prostu tak zażerać, no? Jak kto to widział? Uwaga, kochani, ostrzeżenie. Jest wielu takich ludzi. uwaga, kochani, nie chodzi mi mrożo, o to, żebyście teraz byli nieufni względem ludzi, żebyście każdego podejrzewali, no właśnie, że jest po prostu krwiożerczą wiewiórą, która chce pisklaki zjeść. ale, kochani, wiecie o tym pewnie doskonale. Bardzo często pod różnego rodzaju taką fajną fasadą, nie? Pod uśmiechem, pod... Nie wiem, sympatycznością, pod przyjaznością, pod elegancją, i tak dalej. Czasem się po prostu kryją potwory, kryją się bestie. I kochani, jeżeli macie takie doświadczenie, to chodzi mi dzisiaj o zastrzeżenie tylko jedno. Nie dajcie się, proszę, zwodzić tym pozorom dobra. Kochani, bardzo często, kiedy ktoś was skrzywdził, ktoś was po prostu potraktował tragicznie to potem próbuję to naprawić właśnie byciem takim sympatycznym, takim kochającym. Ja wam kiedyś mówiłem o tym tak zwanym syndromie gotującej się żaby, nie? Gdzie się żaby gotuje, potem się ją na chwileczkę wyciąga, po to, żeby ją z powrotem wrzucić, nie? Kochani, nie bądźmy naiwni. Mówię, to nie chodzi o to, że mamy teraz, kochanie się nastroszyć względem ludzi, mamy wszystkich podejrzewać, że za ich uśmiechem się czai jakiś podstęp. Nie, ale jeżeli tego podstępu już doświadczyłeś, nie właś po raz kolejny w to samo. Kochani, mnie zawsze zadziwia to, jak przychodzą do mnie ludzie na, na tą różne rozmowy i tak dalej, nie? pytają mi, kto im coś zrobi, na przykład, nie wiem, mąż albo ktoś tam, nie? To, no ale on obiecał, że to już tak nie będzie, nie? Kochani, żadne obietnice, żadne uśmiechy, żadne nastroszone, wiewiórcze ogony są nieistotne. Czyny. Oczywiście, że coś może, może się zmienić, ale niech to pokaże w czynach. Niech to pokaże w konkrecie, gdzie będziesz mieć pewność, długotrwającą pewność, że ktoś nigdy więcej ci tego nie zrobi, co nie? Natomiast, kochani, nigdy nie dajcie się na, że tak powiem, na wygląd, na sympatyczność i na słowa zmiany brać. Kochani, nie, to jest naiwność. Mówi Pan Jezus bardzo prosto, że mamy być nieskazitelni jak gołębice, ale przebiegli jak węże. Na naprawdę, kochani. Więc nie wolno nam tak naiwnie dać się brać, no ale obiecał, że będzie inaczej. Nie interesuje mnie, że obiecał. Interesuje mnie, czy pokazał i zrobił to, co obiecał. Kochani, czasem niestety, no właśnie, pod wiewiórką kryje się krwiożercza bestia. Nie da się zwieść tym orzeszkom, tym ogonom, tym, no właśnie, sympatycznym wyglądom, tylko zobacz, jak jest naprawdę. I jeżeli wiesz, jak jest naprawdę, nie pozwól, uciekaj, bo zjedzą ci twoje pisklęta. Moi drodzy moi kochani, dziękuję serdecznie za kolejne spotkanie. Bardzo się oczywiście z niego cieszę, jak zawsze. Bardzo się cieszę z każdego spotkania z Wami. Mam nadzieję, że ono Wam coś w sensie to spotkanie dało, da i że wyciągniecie z tego coś dobrego. Przypomnę, kochani, drugi raz w tym tygodniu o naszym spotkaniu. Tauron Arena 6 października. W opisie pod filmem znajdziecie link do wydarzenia, tam można bilety nabyć. Spotkajmy się proszę na żywca 6 października. Bardzo chcemy się z Wami spotkać. Proszę bądźcie. Ściskam Was, pozdrawiam Was, błogosławię Was i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem. Papa! Pa.